Tarcza antyinflacyjna 2.0 to historyczna obniżka podatku VAT, informuje Prawo i Sprawiedliwość. Stawka na podstawowe produkty spożywcze spadnie do 0%. Rodzina z dwójką dzieci zyska w ciągu 6 miesięcy ponad 334 zł. Spadną też ceny paliw do najniższego poziomu w Unii. Trzeba sobie zdać sprawę z jednej rzeczy. Takiej formy wsparcia i obniżenia podatku VAT w historii naszego kraju nigdy nie było od czasu jego wprowadzenia. Bardzo jednoznaczną, ale i również konkretną pomoc uzyskają rolnicy. Myślę tutaj o nawozach, środkach ochrony roślin, stymulatorach wzrostu, które redukujemy stawkę z 8% do zera. Na gaz ziemny zastosujemy w najbliższym półroczu stawkę zera, na energię elektryczną i energię cieplną stawkę 5%. Pierwsza tarcza antyinflacyjna zredukowała poziom inflacji o mniej więcej 1 do 1,5%. Wypłaszczyła tą inflację. Tarcza druga, o której teraz mówimy, ma doprowadzić do podobnej sytuacji, a więc redukcji mniej więcej o 1,5% poziomu inflacji. Orlen, multienergetyczną potęgą w tej części Europy. Dzięki fuzji z Lotosem spółka paliwowa z Polski poszerzy niebawem rynek zbytu. Nowe stacje pojawią się na Słowacji i na Węgrzech. Prawie 58% pracowników Polskiej Grupy Górniczej wzięło udział w zakończonym dziś referendum strajkowym w tej największej górniczej firmie. Za strajkiem w ramach toczącego się sporu płacowego opowiedziało się 98,65%. W głosowaniu udział wzięło nieco ponad 21 tysięcy osób. Przypomnijmy, od 14 grudnia w Polskiej Grupie Górniczej trwa spór zbiorowy na tle płacowym. Strona związkowa domaga się wypłacenia górnikom w sumie około 67 milionów złotych rekompensaty za przepracowane od września do grudnia weekendy. Kolejny postulat dotyczy wzrostu średniego wynagrodzenia o 371 zł brutto do 8200. Wydatki poniesione przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny były racjonalne i adekwatne do stopnia zaawansowania inwestycji, stwierdził dziś pełnomocnik rządu do spraw CPK Marcin Horała. To po tym, jak Najwyższa Izba Kontroli opublikowała druzgocący dla spółki raport. Według NIK tajemnicą pozostaje finalny koszt budowy supernowoczesnego lotniska. Izba wskazała też, że przy tym tempie prac zakończenie budowy lotniska do końca 2027 roku jest zagrożone. Z drugiej strony, aby nowy port lotniczy był opłacalny, musiałby obsłużyć już w 2030 roku niemal 24,5 miliona pasażerów. W ocenie NIK niezbędne jest niezwłoczne przeprowadzenie rzetelnej analizy kosztów i korzyści, zarówno tych ekonomicznych, jak i społecznych, jakie ma przynieść budowa największego lotniska w naszym kraju, szczególnie w sytuacji załamania na rynku lotów pasażerskich z powodu pandemii. Ruszają nowe przetargi na modernizację linii kolejowych o wartości blisko 6 miliardów złotych, zapowiedział prezes PKP PLK Ireneusz Merchel. Dodał, że po wyborze wykonawców prace powinny rozpocząć się jeszcze w tym roku. Postępowania dotyczą modernizacji linii w województwie śląskim od Będzina przez Sosnowiec, Katowice, Tychy do granicy w Zebrzydowicach, kolejowej obwodnicy Poznania, a także przebudowy stacji Słupsk. W lutym osoby pobierające świadczenie od 4920 zł do 12800 otrzymają zwrot nadpłaconego podatku. Odbędzie się to z urzędu i automatycznie, nie trzeba więc składać wniosków, przypomina prezes ZUS profesor Gertruda Uścińska. W piątek minister finansów podpisał rozporządzenie zmieniające technikę poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W tej sytuacji emeryci i renciści, których wysokość świadczenia mieści się we wspomnianym przedziale, będą mieli obliczaną zaliczkę na podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne na starych zasadach.
Nawet 70% oszczędności energii przynosi wymiana ulicznych lamp sodowych na nowoczesne oprawy typu LED. W 2021 roku Tauron zmodernizował niemal 20 tysięcy punktów świetlnych, podała spółka w komunikacie. Spółka Tauron Nowe Technologie jest właścicielem i operatorem sieci oświetleniowej na terenie województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego, gdzie obsługuje około 1 000 000 punktów świetlnych. Na koniec ubiegłego roku co 10 lampa na tym obszarze była już energooszczędna. Na koniec ciekawostka z naszego podwórka. Dzięki coraz bogatszej ofercie programowej Telewizja Republika staje się coraz bardziej opiniotwórczym medium. Stale poszerzamy zasięgi oraz, co ważne, docieramy do coraz szerszego audytorium. Potwierdzają to najnowsze dane. Grupa Strefy Wolnego Słowa, Gazeta Polska Codziennie, Telewizja Republika, czyli nasze najsilniejsze brandy, zyskały też największą cytowalność. Są w tym topie 10 najsilniejszych mediów, każdy w swojej kategorii. I to bez wątpienia jest nie tylko tego efekt ciężkiej pracy, ale też ogromnego talentu naszych dziennikarzy. Bo bez tego talentu, bez zdolności przebijania się szybko z informacją, sprawnego podawania tej informacji, docierania do ważnych polityków, umiejętności przedstawienia ich racji w taki sposób, żeby ludzie to zrozumieli, nie byłoby tego sukcesu. A dzisiaj cytowalność jest jednym z dwóch kryteriów w ogóle oceny mediów. Zasięg i cytowalność to są te dwa najważniejsze kryteria oceny mediów i zarówno w zasięgach, jak i w cytowalności nasze media mają wielkie sukcesy.